Wojciech Balejko, już podczas PLMMA 72. Troszkę się kulisy jakieś tam odsłoniły, jeśli chodzi o twoje kolejne pomysły. No właśnie, walka z Szymonem Kołeckim, to jakie dla ciebie w tym momencie wyzwanie? No naprawdę szanuję tego człowieka za jego osiągnięcia olimpijskie, ma naprawdę ogromną siłę, także nie ukrywam, że będę chciał walkę toczyć w stójce, ale zapasy szykuję naprawdę teraz dużo mocniej niż kiedykolwiek wcześniej miałem. Oglądałeś pewnie tą pierwszą walkę Szymona Kołeckiego. Ona długo nie trwała, trudno cokolwiek powiedzieć o Szymonie tak naprawdę po tym jednym pojedynku, no ale jakieś wnioski można było wyciągnąć. Jakie te wnioski ewentualnie po tym boju gdzieś tam się pojawiły u ciebie, w swoim teamie? Wyciągnąłem wnioski, przewiduję co on, w jaki sposób będzie mnie obalał ewentualnie, albo co może zrobić na początku, także już pewien plan mam na walkę. A przeciwnik w sumie też nie był jakoś bardzo wymagający, żeby go obalił tak sam siebie, po prostu sam się położył. Także. Ty tego nie zrobisz, jak się domyślam, na pewno. Na pewno nie. Słuchaj, ja tak wspominałem o tym już tutaj dzisiaj, chociażby podczas konferencji prasowej, obserwuję twoje występy i muszę przyznać, że rzeczywiście jest widoczny wyraźny postęp, jeśli chodzi o twoją walkę. Jesteś zawodnikiem, który zdecydowanie podejmuje pojedynek, nie boi się tych wymian, nie boi się tej właśnie stójkowej gdzieś tam gry. Jak to teraz wygląda u ciebie? Gdzie tak naprawdę nabierasz tej pewności siebie, tych swoich umiejętności? Czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o te twoje kolejne przygotowania, co spowodowało, że i te starty wyraźnie inaczej wyglądają? To jest klub, w którym zacząłem trenować 2 lata temu i trener naprawdę robi takie rzeczy. Z treningu na trening otwiera mi cały czas głowę na nowe jakieś rzeczy, głównie stójkowe. Oczywiście parter też jest naprawdę na wysokim poziomie. To może tylko opowiedzmy, co to za klub i kto jest tym trenerem tajemniczym. To jest klub Wataha Krav Maga ze Szczecina. Prowadzi go Wojciech Cieślak. Naprawdę pojęcie o walce ma ogromne. Pojęcie o walce ogromne. Ty też brałeś te walki w PLMA, różnie się one kończyły. Pytałem cię o wnioski, jeśli chodzi o pojedynki twojego rywala. A jakie wnioski były, jeśli chodzi o twoje walki? Jakie tam generalnie jakieś założenia, które gdzieś tam przyświecały ci w kolejnych przygotowaniach, no przed tymi kolejnymi startami? No, powiem szczerze, tamte walki były szanse naprawdę ogromne wygrać. To był po prostu mój błąd, który na pewno w tej walce nie popełnię. Dopiero od 2 walk tak naprawdę zacząłem wprowadzać to, jaki mam plan na to wszystko. Także na pewno ta walka, no czuję, że bardzo chcę ją wygrać, nie ma opcji przegrania. Ale wiesz, że to będzie też dodatkowo trudne jeszcze wyzwanie, no bo biorąc pod uwagę fakt, że Szymon Kołecki jednak jest osobą, która gdzieś tam w tym chce mocno zaistnieć, pokazać się i też stawia wszystko na jedną kartę. Na pewno on walczy u siebie, jest przyzwyczajony do swoich publiczności, co na pewno go dużo bardziej motywuje, także biorę to pod uwagę, ale nie dam się na pewno. Czy można powiedzieć, że z takiego, no może nie, no sportowo też oczywiście, z takiego punktu widzenia momentu, w którym teraz jesteś, jeśli chodzi o MMA, to takie najważniejsze, najpoważniejsze wyzwanie, jakie mogło ci przytrafić, walka z, no w sumie zawodnikiem, tak jak mówisz, przed własną publicznością, bardzo chcącym dużo w MMA osiągnąć, no i dodatkowo jeszcze walka wieczoru. To jest właśnie dla mnie również najważniejsza walka póki co w mojej karierze, dlatego nie odpuszczę na pewno. Wojtek, powiedz, tak jakbyś teraz ewentualnie tam troszeczkę spojrzał w te swoje dotychczasowe występy. Wiadomo, to wszyscy powtarzają, tak? Rekord ujemny, ale też pamiętajmy z drugiej strony, ja to sam mówię tutaj, dopowiadam, nie zawsze rekordy walczą. Jak to jest? Troszeczkę gdzieś tam jest taki żal, że ten rekord tak a inaczej wygląda, że coś tak a inaczej się potoczyło, jeśli chodzi o tą twoją dotychczasową przygodę z MMA? No, chodzi o to, że jak ja zaczynałem starty w MMA, ja nie miałem w ogóle walk amatorskich, zacząłem od razu od zawodowych. Dlatego te pierwsze moje walki ja w ogóle nie byłem wprawiony. Ten ring musiałem się dopiero zaczynać oswajać z tym wszystkim. Jakbym miał tych walk amatorskich więcej, na pewno potoczyłoby to się inaczej. Czyli co, tak już podsumowując, czego możemy się spodziewać po tym twoim pojedynku teraz w Ciechanowie 20 maja, który wielkie rzesze kibiców będą mogły oglądać w TV Puls? Na pewno skończy się przed czasem. Dziękujemy i trzymamy za słowa. Dziękuję bardzo.